Patrzcie, uratowałem życie. No i już puszcza młode listki. Widzicie, podlałem trochę wodą. Trochę wody dodałem, zabrałem z tego upału, tam z tego słońca, kurzu i pyłu. No i roślinka zaczyna odbijać. Roślinka zaczyna odbijać. Dzisiaj piątek, mam wizytę u dentysty, bo mi pękł ząb. I tak mi nieszczęśliwie trzonowy pękł ząb, że po prostu tylko została półtorej korony w koło zostało, także prawdopodobnie będę musiał się go pozbyć, tego zęba. Będę musiał dziabdziać, będę musiał poprosić kogoś, żeby mi przeżuwał. Ja będę tylko połykał. Dobra, dzisiaj piątek, będziemy ogarnąć, zanieść tym dzieciaczkom trochę mleko. Trochę mleka dla tych dzieciaczków im zaniosę. Takie mam coś przygotowane, to im zaniosę. Zawsze mają jakąś radość. Olej do smażenia, a ja biegnę ładnie tak ubrany na sportowo, biegnę sobie na siłownię trochę pochodzić. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. A po śniadaniu czas na mango. Zobaczcie, jakie mango. Hej. Mango jak moja ręka. Patrzcie. Ręki nie widać. Takie mango. Jakaś firma. Teraz powiem wam, czy było dobre te mango. Widzicie? A tutaj ich dopadłem. Tu gdzie było ryśnięte, to przykleili na etykietki. Przykleili etykiety, żeby nie było widać, że jest tutaj draśnięte, nie? No takie oszustwo trochę, nie? Tak wygląda, takie, no duże jest. No zobaczcie, no takie większe od mojej dłoni. Nieźle, nie? Dosłownie. Zobaczymy, jak smak. Dobra, jestem z powrotem, teraz posmakujemy sobie takie mango. Podobno jest bardzo słodkie. Ja jestem fachowcem od mango. Kolor? Mango. No, smakujemy. Bardzo, bardzo słodkie mango. Bardzo. Bardzo dobre, bardzo słodkie. Pozdrawiam. Tam jest serdecznie taka ładna pogoda. Czekamy na taksówkę i jedziemy do dentysty. Pękło mi. Tu nie widać, ale tu mi pękł. Pęk ząb tylko zostało z... I tylko zostało od wizualnej strony kawałek zostało tego. Jak to się nazywa? Kawałek korony, a reszta poszła. Zobaczymy teraz, co dentysta tutaj się wymyśli, nie? Aż się boję. Jak byłem u dentysty, to sprzęt tutejszy to jest taki, jak pamiętam ze szkoły podstawowej. W szkole podstawowej było ładnych parę lat temu, nie? Także aż się boję. Może tą szparę mi zamurują. Pozdrawiam serdecznie. Gdzie jesteśmy u dentysty? Tak wygląda ładny. To nie jest gabinet poczekalnia, tak ładnie odnowiona. Porobione gabinety, a te filmiki wcześniejsze, co zobaczycie? Jak tutaj wyglądało, jak wygląda teraz? Jest wszystko przerobione, elegancko zrobione, normalnie. Bardzo mi się to podoba. Takie, wchodzą w taki styl zachodni. Także bardzo, bardzo mi się podoba, wszystko się robi nowoczesne, a nie takie stare postkomunistyczne, jak to w Polsce kiedyś było. Dobra, już jestem po cały szczęśliwy. Powiem wam tak, zamiast wyrywać, to ona mi go zeszlifowała tam
i po prostu zaślepiła mi ten korzeń. Zrobiliśmy zdjęcie, już był leczony kanałowo, był czysty w środku, nie było żadnego zakażenia, także wzięła mi go od razu. On mi pękł parę dni temu, także nie miało prawa się zrobić. Także wzięła i od razu go zaślepiła, zablokowała, zamknęła w łaz, zakręciła, wyrzuciła klucz. I jeszcze do tego zrobiła mi dwa te takie po bokach, co ze starości, jak człowiek się starzeje i dziąsła się opuszczają, to wtedy wyłażą takie tutaj dwie dziury. To też mi zrobiła. Zapłaciłem razem ze zdjęciem $150. $150 za zdjęcie i 3 plomby. Myślę, że to nie jest wygórowana cena. Myślę, że w Polsce by trzeba było więcej zapłacić. Także bezboleśnie, elegancko. Byłem bardzo rozczarowany, bo tak jak wam pokazywałem, całe to wyposażenie uległo zmianie. Jak tu kiedyś byłem rok temu, jak tutaj byłem rok temu, to była stara, te stare dowiercenia, ten cały equipment, jak to się nazywa, ten cały sprzęt był bardzo stary. A dzisiaj wchodzę do gabinetu i normalnie takie ślepia, wszystko nowe, eleganckie, europejskie, może amerykańskie, nie wiem, w każdym bądź razie bardzo dobrze wyposażone, bezboleśne wiercenie. Także pozdrawiam was serdecznie, jadę do domu coś zjeść. No i po dentyście zgadnij, gdzie jestem. Pokażę wam tak. Makrele w majonezie. Pierwszy raz widzę makrele w majonezie. Makrele w oleju. Może bym sobie wziął taką makrelkę w oleju. I makrelkę z chili. Dawno nie jadłem takiej puszki, wezmę sobie w oleju. Makrele w oleju sobie wezmę. A to jakaś soja, to soja beans, to no. Tu zawsze coś takiego znajdę sobie. No i tutaj takie słodkości przecenione, ale tego soki niby zdrowotne, ale to wszystko z cukrem. A ja tak staram się unikać trochę tego cukru. Tutaj wygląda jak lentil żółty, ale to nie jest lentil, tylko mouth beans. Tutejsza fasolka taka, z której wszystko robią. A my sobie zapodamy makrele w oleju. No nie dzisiaj, nie jutro, bo mam jeszcze makrele w tym. Makrele mam jeszcze taką, no różne majonezy i takie insze. Zawsze coś wynyram z takiej półeczki. No i Binku ma nową torbę na zakupy. Zobaczcie, jaki krzyk młody. Bierze sobie zakupy, robi sobie. Proszę bardzo. Nie wzięliśmy torby jak zwykle, bo nie myśleliśmy, że pójdziemy do sklepu, a tam jeszcze moje ryby tam są. O, jeszcze, to ja już mam część zakupów w kieszeni, nie? To puszkę do kieszeni, jak ten makrele w kieszeni. To może tu? Ja. O, także zapakowali. No. Tak się robi zakupy, patrzcie, jakie mamy torby na zakupy, widzicie? Pełne siaty dzisiaj normalnie. Pełne siaty zakupów mamy. Pełne siaty zakupów, jakby nie patrzył. Nie wiem, czy widzicie tę czerwoną kulkę tam w oddali, tak zachodzi słońce w Dżakarcie. No niestety dzisiaj niebo zachmurzone pyłem i spalinami. Szkoda, nie?
No ale niestety, jutro sobota, dzisiaj piątek. No dzisiaj nie mam za dużo materiału, może w sobotę dogram jakieś materiały, to wam jeszcze tamten cały czas budowy. To wam zrobię jakiś filmik i wrzucę, żebyście sobie coś pooglądali. Oczywiście jak się coś wydarzy, jak się nic nie wydarzy, to pozdrawiam was serdecznie z takiego dziwnego zachodu słońca. Znaczy ta kamerka też nie oddaje wszystkiego tak jak to wygląda, także pozdrawiam, do zobaczenia. Widzieliście moje nowe sandałki? Tylko jest trochę za gorąco i pieką. Wow, other leg. The video, pepinku. I trochę pieką podeszwy. Dobra, muszę jeszcze. O, trzecia noga mi wyrosła. Dobra, pozdrawiam was serdecznie. My już w domu, zaraz zabieram się za gotowanie. Zupa, to wam pokażę, zupę z ogonów. Widzicie, tak wygląda moja zupka z ogonów. Z ogonów bydlęcych, tak wygląda moja zupka, tak wyglądają moje ogony bydlęce do pożarcia. Taki rosołek z takimi, to co byłem właśnie w sklepie. No i tutaj takie różne nasiona, pietruszki, jakieś warzywki, używki. No, także jak ktoś lubi rosoły, to niech sobie spróbuje zrobić rosół wołowy na ogonach wołowych. To jest coś niesamowite. O wiele lepsze jak na wołowych stekach. Na ogonach jest lepszy wywar, bo są kości, wiecie? I te kości, jak się wolno gotują, to one też oddają smak specyficzny do zupy. Także pozdrawiam was serdecznie i ja zabieram się za jedzonko. Trzymajcie się ciepło. Hej.